Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Neurofików i tutaj z Wami oczywiście Wasi lubieni neurotrafełci, czyli Maciej Duczyński i... Patryk Sobotka. Myślałem, że powiesz raz Maciej Duczyński. To znaczy, nie, uważałem. A, dobre. Słuchajcie, dzisiaj temat jest ważny, bo jesteśmy dalej w temacie diagnostyki, neurodiagnostyki i powiemy Wam, może powiem tak, neurodiagnostyki, bo trochę za szybko opowiedziałem. I powiemy Wam, na przykład, dlaczego powoli kończymy przygodę z kursem terapii rwomięśniowej. I teraz części osób będzie przykro. Mówiłem, że tak. Dużo osób na niego czeka jeszcze. I będą w konsternacji, dlatego że jeszcze niedawno powiedzieliśmy, że to jest nasze dziecko, oczko w głowie, numer jeden na liście rzeczy ważnych do robienia, a teraz powiemy, że... Że już tego dziecka nie kochamy. Co za skurczybyk, jakiś słomiany zapał miesiąc temu. Ale tak. To ktoś oglądał to wczoraj. Wiesz, i już mówi, cieszy się, a teraz się okazuje, że nie ma TNM-u, no nie? Tak. Dlaczego nie ma TNM-u? Bo oczywiście... to jest takie dziecko, które musimy w końcu wysłać do szkoły. Dorośleje. Dorośleje. Okazało się, że imię, które mu daliśmy, nie było dobre. To jest ten moment, kiedy to dziecko musiało wybrać sobie troszeczkę samo to imię. Tak, z tym imieniem nikt go nie lubił. I po prostu nikt tego imienia, wiesz, jakby wszyscy mylili go z kimś innym. Tak, to na pewno. Właśnie. To tak, na pewno. Bo kurs terapii rwomięśniowej jest super. On mało tego, że dalej jest w ofercie, będzie oczywiście prawdopodobnie długie lata jeszcze, to rozbudowuje się mocno o kolejne zagadnienia, dlatego że to jest taka... My widzieliśmy, że tam będą kolejne tomy w tej książce. To jest istotne. A już przy tworzeniu tego kursu widzieliśmy, że tak będzie. Natomiast nazwa jest trochę nieadekwatna tego, co się dzieje. Dlatego, że tam słowo terapia jest jakby kluczowym słowem. Tam jest terapia nerwomyślowa, nie? No a tam się okazuje, że nie ma tam tej terapii za bardzo. No tak, więc jeśli ktoś... My też nie chcemy nikogo oszukiwać. Tak. I ktoś przychodzi i myśli, ale będzie terapia. I się okazuje, że właściwie jest raczej diagnostyka. Tak, znaczy nie to, że ludzie byliby jakieś poszkodowani, którzy są, nie, dlatego absolutnie. Że jak na tym kursie przedstawiamy. Tak, żeby nie było, nikt nam na to nie zwrócił uwagi, nikt nie był rozczarowany, nie powiedział, ej, nie tak się umawialiśmy. Tak, bo wiesz, bo może u ciebie tak będzie, bo pierwszy moduł wiadomo, ja wstęp, testy, zasady, okej, dobra, koleś się rozkręca, to będzie terapia na drugim module, a Maciek dalej, zasady, trochę terapii, u ciebie jest dużo więcej terapii niż u mnie na drugim jest module. Jest więcej. Jest po prostu jakaś. Jest kluczowe, no nie? Jakaś, tak. Bo ja też tam często podkreślam, że ta terapia jest raczej prosta, więc jeśli się ktoś spodziewa jakichś niesamowitych fajerwerek, że pokaże jakąś taką skomplikowaną technikę, którą tam trzeba, wiesz, krok po kroku zrobić dobrze i tak musisz ją szlifować przez 2 lata, żeby ją zrobić idealnie, to nie jest ten kurs. To nie jest ten kurs, dokładnie. I może ty miałeś zarzuty jakieś typu hola, hola, młody wędrowcze. Tu w tym kursie jest bardzo mocno znaczone słowo terapia. Dlaczego jest godzina 14:30 ostatniego dnia szkoleń drugiego modułu, a trzeciego wiemy, że na razie nie ma i jeszcze nie było terapii. Czy chcesz zrobić ją w te pół godziny, które będzie teraz? Powiesz, nie, rozdajemy certyfikaty od domu. No nie. Dokładnie tak. Więc tej terapii nie było za dużo, gdyż problem na przykład w naszej branży jest taki, że tą terapię to ludzie potrafią zrobić. Tych narzędzi, które można wykorzystać, jest bardzo dużo. W sumie większość szkoleń opiera się na tym, że ludzie dostają narzędzia. Nowe techniki, których świat nie widział. Nowe techniki, których w książkach nie było. I oni w większości przypadków bardzo dobrze posługują się różnymi narzędziami. Czy to na tkanki miękkie, czy na układ skosnowięzadłowy, czy jakieś na tkankę łączną, czy po prostu na dowolne oczy, nawet na układ nerwowy, no nie? Jakieś techniki, wiesz, pobudzające, wyciszające i tak dalej, stymulujące. Ale często problem tkwi w tym, że nie wiadomo kiedy co zrobić. Tak. Albo tak, co jest ważne, od czego zacząć, no nie? Co jest priorytetem u tego pacjenta i tak dalej. I terapia nerwomięśniowa, jakby się nazywała, tak. Jakby rozwiązuje częściowo ten problem. Tak, bo tutaj wiesz co, to mi się kojarzy trochę z takim, jest takie powiedzenie, takie wydaje się mądre na początku, że... Śpiesz się powoli. No, nie aż tak. Jest takie powiedzenie, że jak chcesz komuś pomóc, to nie dajesz mu ryby, tylko dajesz mu wędkę, nie? Ja przez chwilę kiedyś myślałem, że my dajemy wędkę, ale później po przemyśleniu tej sprawy, to myślałem, że ja jak byłem dzieciakiem, to sobie kupiłem wędkę, poszedłem łowić ryby i nigdy nic nie złowiłem, bo
My raczej pokazujemy, jak tej wędki się używa, bo dużo osób te wędki już ma. Tak, jakieś. Tak. Lepsze, gorsze, a możesz mieć najlepszą wędkę i nigdy nic nie złowisz, jak po prostu nie wiesz, że na przykład trzeba mieć jakąś zanętę, czy w ogóle cokolwiek. Tak? Mhm. Więc my raczej pokazujemy, że ty już jakiś tam sprzęt masz, ewentualnie ci damy sprzęt jakikolwiek, ale pokażemy, jak się z tego korzysta w taki przemyślany sposób. Ja bardzo lubię porównanie, które daję na pierwszym module, jak się spotykamy w pierwszej godzinie prawdopodobnie szkolenia, że kurs terapii nerwomięśniowej to jest taka skrzynka obsługi, taka instrukcja obsługi skrzynki z narzędziami, którą ma każdy terapeuta. Mhm. Tak, bo nawet jak kończymy studia, to ta skrzynka jest. Ona jest taka często uboga, albo nie wiemy, jak z tych narzędzi korzystać, ale ona oczywiście jakaś jest, ale potem idziemy sobie na różne kursy terapii manualnej, różne kursy masażu, różne kursy ruchowe i tych narzędzi w skrzynce mamy coraz więcej, tak? Ale nie wiemy, kiedy, jakiego narzędzia użyć do czego. Mhm. Szczególnie jeżeli te problemy są takie bardziej subtelne, tak? Bo jak wiesz, masz problem typu wbić gwóźdź, no to tam raczej tych narzędzi niedużo. Nie, aczkolwiek można, wiadomo, bić młotkiem, tak? Albo nie wiem, śrubokrętem odkręcić go odwrotnie, go wiesz, też ładować. Może być trudniej. Tak, ale jak jest taki subtelny problem, to rzeczywiście możemy nie wiedzieć, jakiego narzędzia użyć. Co myślę, że wielu osobom też się podoba, gdyż terapia nerwomięśniowa nie neguje i nie wyrzuca żadnych z metod, które do tej pory na przykład ktoś zrobił. Mhm. Są takie kursy, które opierają się na tym, że ktoś na przykład, teraz pewnie będziemy mieli te same osoby w głowie, a na przykład neguje podejście jakieś, tak? Hejtuje jakieś podejście, że wiesz, że na przykład kurs się opiera na tym, na przykład, co nie działa. Tak. Co jest do dupy, no nie? No to my oczywiście nic takiego nie mówimy i mi zawsze przyświeca tutaj tekst znajomego typu nie ma złych metod, są metody nie dla ciebie i te, które mi się nie podobają, to nie znaczy, że komuś się mogą nie podobać i mogą nie przynosić fajnych efektów terapeutycznych. Oczywiście tak może być, a tutaj po prostu przedstawiamy po prostu zasady działania, funkcjonowania, stymulowania układu nerwowego i każdy może jakby spróbować, czy metody, które już posiada w arsenale, będą się do tego nadawały. W ten sposób. Dokładnie tak. Trochę odbiliśmy od głównego zagadnienia tutaj. No tylko może trochę. Widziałem, że miałeś dobrą myśl. Możesz. No, dobrą teraz... myśl. Nie, takie raczej podsumowanie, że dla nas bardziej będzie się liczyło jakieś precyzyjne znalezienie miejsca, jakichś takich powiedzmy tych słabszych ogniw, jakichś takich miejsc, które powodują, że ten nasz układ nerwowy nie reaguje w sposób prawidłowy i jakby tylko dostymulowanie troszeczkę takiego obszaru i taka metoda pracy wcale nie musi być jakaś bardzo wyszukana. Oczywiście jeśli ktoś ma jakieś skomplikowane metody pracy, to oczywiście znowu może je sobie połączyć śmiało z tym rodzajem diagnostyki, bo to jest taki raczej otwarty system oparty o badanie jakby tego układu nerwowego. A wiemy, że w sumie cała terapia manualna, jaka by nie była, ma z tym układem nerwowym bardzo dużo wspólnego. Czy my to przyjmujemy do wiadomości, czy nie? Czy będziemy jako terapeuci myśleli o tym, że pracujemy gdzieś tam sobie w płynach, czy pracujemy na powięzi i tak dalej, to układ nerwowy no jest to zawsze zaangażowany. Mhm. Tak, więc my go możemy albo wykorzystać ten jego potencjał, albo możemy to sobie zostawić i trudno. Tak, możemy być, my być świadomi tego angażowania, pacjent może być świadomy tego angażowania, więc wtedy to zaangażowanie jest jakby większe. Nie? Mhm. Dobra, natomiast tutaj idąc w kierunku, który rozpoczęliśmy, no to oczywiście terapia nerwomięśniowa, tak, super, fajnie, ale nazwa tego szkolenia się zmienia na taką bardziej oddającą... No jakby tą treść, nie? Tego, ducha, co w nim jest. Ducha tego szkolenia. Przekaz. Przekaz, tak. To co mamy w głowie, to po co ludzie przychodzą stricte, bo jak pytamy się, jak ja... przedstawiam się, oczywiście kursanci się przedstawiają, no to oczywiście zawsze mnie interesuje jakby co za pomysł, że tu jesteście, tak? Jakby skąd tu się znaleźliście? To nie jest jakaś jakby bardzo popularna forma pracy. Myślę, że jeszcze do tej pory bardzo niszowa forma pracy. I co to za pomysł, że się tu znaleźliście? No i dużo osób właśnie mówi mniej więcej jakby to, co w sumie chciałbym usłyszeć, tak? Że brakuje im tej kropki diagnostycznej, tej kropki na D, że nie wiedzą, kiedy czego wykorzystać. A czasami po prostu łączenia też tych kropek. Albo łączenia tych kropek, no nie? I na przykład to, co przedstawiamy
w różnych właśnie choćby materiałach YouTube'owych, czy w blogach, czy podcaście, czy na szkoleniach online'owych, które gdzieś tam robimy, no to jakby im się taki model pracy podoba, że on jest taki nic nie wykluczający, nic nie negujący, jednocześnie mający, znaczy tak, biorący pod uwagę to, że wszystko może mieć znaczenie, ale jednak narzucający jakieś ramy postępowania. Tak. Jakiś taki no i po prostu dający możliwość sprawdzenia tego, czy coś jest istotne, czy nie. No bo gdybyśmy uznali, no ja myślę, że to też akurat nie będzie już chyba dla nikogo nowość, że powinniśmy naszych pacjentów pytać o przebyte urazy, operacje, jakieś inne zdarzenia, gdzie doszło powiedzmy, czy do przerwania ciągłości skóry, czy do jakiegoś wynaczynienia i tak dalej. No i o to podejrzewam, że już pyta bardzo dużo osób, ale powstaje takie pytanie, no dobra, ale już powiedzmy, że mam te informacje i co dalej z nimi zrobić? Czy mam pracować z wszystkimi tymi miejscami, czy mogę po prostu jakoś określić, które są ważne, a które nie są ważne? U tego pacjenta coś będzie, a coś nie będzie, tak? Czasami gdzieś tam, jeśli się pojawiają metody pracy z blizną, to czasami one polegają na też takiej ocenie. Teraz nie mówię o żadnym kursie, tylko akurat o literaturze, gdzie często jakby ocenia się kształt tej blizny, rozległość tej blizny, czasami jakieś tam jego umiejscowienie na ciele i na tej podstawie można stwierdzić, że z tą blizną na pewno trzeba pracować, a z tą na pewno nie. I tutaj już myślę, że praktyka pokazuje, że czasami blizna, która no jest nawet ledwo widoczna, może być dużo istotniejsza dla naszego układu nerwowego niż nawet jakaś naprawdę rozległa blizna, która by się wydawała no po prostu przerąbana, jak na nią patrzysz. I się może okazać, że nie ma tak dużego wpływu na nasz organizm, jak jakaś tam mała taka duperela, nie? Tak, tak, tak. Słowo na pewno nigdy zawsze powinno być wykreślone ze słownika terapeutycznego, tak naprawdę lekarskiego, terapeutycznego, no bo wiadomo, że w ogóle, na pewno ja nigdy myślę, zawsze że... jest... Tak, od jakiegokolwiek naukowca byśmy spróbowali wyciągnąć określenie typu na pewno, to graniczy z cudem. Tak. Nie ma takiej możliwości. Generalnie im więcej wiemy o ludzkim ciele, tym bardziej sobie zdajemy sprawę z tego, że to jest bardzo dużo zmiennych. I że nigdy nie możemy powiedzieć, że no na 100% to u nikogo nie będzie miało znaczenia, albo że jakiś proces nie może zajść. Po prostu wiemy o tym cały czas za mało. Tak. I tym sposobem powiem wam teraz jakby nazwę tego szkolenia i dlaczego ona się tak nazywa. Będzie nazywało, bo jeszcze się nie nazywa, także jak jesteście... Czy my w ogóle zaczynamy jakiś kurs terapii nerwomyślowej teraz? Nie. Teraz są w trakcie, ty będziesz jeszcze kończył jeden na pewno. Warszawski, no nie? Krakowski skończyłeś teraz. Tak. Warszawską grupę jeszcze będziesz miał za 2 tygodnie niecałe, w weekend. Się. Tak, i oni są już na terapii nerwomięśniowej. Później żadnych nowych kursów nie zaczynamy. Mamy kempy. Na kempie. Mamy kempy, gdzie ten kurs będzie terapia nerwomięśniowa / nowa nazwa. On a od taki września, pożegnalny trochę. A od września my w ogóle jesteśmy teraz na etapie przejściowym. Ja nienawidzę etapów przejściowych. Po prostu. To mnie to one tak trochę cieszą. Bo się coś dzieje. On jest fajny, bo jest fajny, jest trudny. Rozpoczyna coś, to jakby... Tak. I dobra, kończenie czegoś jest fajne, rozpoczynanie czegoś też jest fajne, ale ten etap, kiedy wiesz, jakby... Tego chaosu w międzyczasie, jest taki nie? chaos, bo tu to się nazywa jeszcze tak, tu będzie nowy skrypt, a tu to, wiesz, tu kolorystyka tak, a taka i wiesz, to się wszystko, nie? Tu ktoś kupił w takim sklepie, a no dobra. Na szczęście nie wszystko się zjesz, niektóre jeszcze zostają niezmienne. Na przykład my. Na przykład my, ale nie, chodzi mi bardziej o to, bo dziś na przykład też z Hubertem rozmawiałem pod kątem, bo nam się zmienia strona, zmienia się sklep i tam było tak, że regulamin trzeba zmienić, bo nazwa się zmienia. Mówię, tak, Hubert, nam się zmienia nazwa marketingowa, ta nazwa taka, nazwijmy to, nie wiem, prawna, tak, czyli tam spółka, zostaje jeszcze taka sama, nie zmieniam tego, bo to jest duże zachodu, bo to będzie, trzeba tam 3 miesiące pewnie, wiesz, czekać sobie do sądu, złożyć odpowiednie wnioski i tak dalej, z notariuszem się pewnie spotkać. Tak. Żeby to zmienić. Tak mi się wydaje, chyba że zmieniło się prawo, nie wiem, nie kontaktowałem się jeszcze, ale jak my zakładaliśmy, to trzeba było z notariuszem się spotkać, tak. Więc podejrzewam, że przy zmianie też tak może być, więc nic się nie zmienia, więc numer konta, bank, który nas obsługuje, firma, nazwa firmy ta urzędowa się nie zmienia, więc nie aż tak dużo, nie wszystko na raz, no nie? No, więc nie wszystko się zmienia. I ta nazwa pojawiła się już tak naprawdę, ponieważ był kurs online'owy, który się rozpoczynał właśnie tąże nazwą. Nazywał się Neurodiagnostyka i terapia w bólach głowy.
A z racji tego, że terapia nerwomięśniowa nie jest nakierowana na żaden konkretny problem, tylko na ogólną koncepcję pracy, to kurs będzie nazywał się neurodiagnostyka i terapia. A dokładnie w takiej kolejności. Bo jest słowo neuro kluczowe, bo będziemy się opierać oczywiście na bodźcowaniu oka nerwowego, na sygnale receptorowym, na receptorach i tak dalej, na zasadach pracy z tymże obszarem. Głównie u pacjentów w sumie takich bólowych, niespecyficznych, bo to na tym się opiera kurs tak naprawdę. Dokładnie. I terapii tam będzie też trochę. Bo trochę. Czy to w module drugim, który prowadzisz, ty, czy w trzecim będzie jeszcze więcej tej terapii, no nie? W trzecim, no, visceralnym. Visceralnym, ja mam już biochemicznym, no. No i tym somatycznym, psychosomatycznym, czwartym też będzie terapia. I diagnostyka dalej, tak? Zasady, to co było do tej pory. Więc jak widzicie, zmienia się. Znaczy, na dziecko urosło, idzie do szkoły, nazywa się, zmieniło nazwę po prostu. Wiadomo, że jak wybrałeś złe imię, bo cię poniosło na początku, po prostu przychodziłeś w urzędzie i po prostu nazywałeś dziecko Gniewko. I z takimi, którym się nawet podoba, co ciekawe, Gniewko, i po prostu wiesz, że na przykład słowo Gniewko nie przyniesie mu chwały w początkowych latach szkoły, to mówisz, dobra. Na polu bitwy tak. Na polu bitwy tak. Może później wrócimy do tego. Może słowo, imię Gniewko zostanie jeszcze tutaj wskrzeszone, natomiast trzeba po prostu dać mu normalne imię w szkole typu Paweł. Na przykład. Paweł albo Krzysztof. Albo Sebastian. Nie, Sebastian to taki po prostu, wiesz, zawsze imię Sebastian tak bawi trochę, tak jest taki, oznacza coś wolnego, spokojnego, wychillowanego, tak Sebastian. A mi się trochę inaczej kojarzy, ale może być. Chodzi ci o sobie, tak? Raczej tak, to jest taki chłopak z bloków. Trochę też, no to nie ma, jestem Seba, jakiś kebabik coś. Są Sebastian, kebaba. Chodźmy na to kebaba. Ciekawe, ilu Sebastianów nas teraz słucha. Tak, mam, przepraszamy w ogóle, jakby trochę nas poniosło. Na przykład słowo Patryk niespecjalnie jest jak się śmiać. Jakby szkoda w sumie trochę. Jakby, nie, jakby, wiesz, nie ma zrobienia za bardzo. Patryś. Koleżanki już mówi do mnie Pati. No to też zabawne. Maciek już daje pewne pole do popisu. Maćku, daj śrubę. Nie no, żarty żartami. Więc zmieniła nam się nazwa szkolenia na bardziej adekwatną w stosunku do tego, co tam się dzieje. I myślę, że jakby trochę osób się... dlaczego się zmieniła jeszcze? Zmieniła się dlatego, że były różne szkolenia, które nazywały się terapią nerwomięśniową i ewidentnie ono tu terapią nerwomięśniową były bardziej niż my. Może tak. Bo była terapia, no nie? Nakierowana. Bo wiesz, terapia nerwomięśniowa, tak. Na przykład jak mamy książkę, była też książka terapia nerwomięśniowa pana Czojtoła tutaj, który nie żyje już niestety, ale włożył dużo w naukę, można powiedzieć, jakby metody opracowane. Był takim dosyć płodnym autorem. Bardzo. Bardzo. I on napisał książkę dotyczącą terapii nerwomięśniowej, no i tam były rzeczywiście terapie, tak? Stricte różne. I one nawet były nerwowo-mięśniowe. Tak, no bo wiesz, nawet terapia nerwomięśniowa jest, to nawet jest metody z całej gałęzi relaksacji poizometrycznej, technik nerwomięśniowych, tam były nawet gdzieś i tak dalej, techniki nacelowane na jakby same płytki motoryczne, gdzieś tam już jakby miejsca, gdzie nerwy nam przechodzą przez stricte tkankę mięśniową, uwalnianie takich miejsc, więc fajne rzeczy, ale my tego po prostu na naszym kursie w sumie nie robimy. Podejrzewam, że jest część osób, które przychodzą do nas na kurs i to potrafią. Na pewno, bo część nawet przychodzi z tą książką. No, u mnie się nie zdarzyło na pierwszym module, ale po prostu... Na drugim się zdarzyło. Podejrzewam, że po pierwszym mogło być tak, że ktoś pomyślał, że zarąbiście się przygotuje do drugiego modułu tak i przeczyta w międzyczasie książkę. Która oczywiście prawdopodobnie wzbogaci jego terapię mocno, tak, ale nie przygotuje do drugiego modułu. Nie, w ogóle nie przygotuje tylko do tego. Natomiast książka ogólnie była spoko. Nie pamiętam, że ona jest taka pokaźna, ta książka, taka grubiutka i tam tej teorii jest dużo bardzo. Jest. I tych metod tych nerwowo-mięśniowych jest sporo. Więc stwierdziliśmy, że po prostu czas się od tego odłączyć, żeby ludzie przypadkiem nie mylili nas z panem Czajtołem i z jego koncepcją pracy, gdyż to jest zupełnie coś innego. Nie może być, że coś jest lepsze, coś gorsze, to jest po prostu coś innego. Tu się skupiamy na innych rzeczach, tu na innych. My bardziej skupiamy się na zasadach gry stricte i gdzieś tam wykorzystania tego w diagnostyce głównie. To nas interesuje najbardziej. Czyli jak dojść do przyczyny problemu, do potencjalnej przyczyny problemu i jak ewentualnie rozwiązać
pokazując, że tych metod rozwiązywania jest cała masa. Bo zobacz, albo zobaczcie, tak, może ty to wiesz, to może nie zobacz, ale możesz posłuchać i potem oczywiście dopowiedzieć, dorzucić do tego swoje przemyślenia, bo teoretycznie, jeśli chodzi o na przykład fizjoterapię, to jest bardzo dużo różnych specjalistów, którzy pracują kompletnie inaczej. No nie? Ja jak mamy taką dyskusję na pierwszym module, tam się oczywiście pytamy, tak fajnie, pytam się, słuchajcie, czy znacie, kursantów się pytam, czy znacie osoby, które pracują w fizjoterapii na przykład tylko ruchem? No to raczej, no nie? Takich terapeutów jest cała masa. Pytam się, czy znacie osoby, które pracują w fizjoterapii na przykład tylko z wykorzystaniem technik tkanek miękkich? No raczej, no nie? Jakby tutaj też się do tego dorzucamy sporo, bo dużo ludzi pracuje głównie na przykład koncepcją masażu nębokich albo koncepcją fascia manipulation, albo właśnie integracją z ultraną, rolfingiem i tak dalej. Takich terapeutów jest bardzo dużo. I pytam się dalej, czy znacie osoby, które pracują tylko z wykorzystaniem twardych technik terapii manualnej? I też takie osoby są. No, choćby sama chiropraktyka, no nie głównie dużo. Tak, ale też jest dużo takich szkół, gdzie mamy te techniki mobilizacyjne i można tam jechać w ortopedii. Dokładnie. Chodzi o to, czy są osoby, terapeuci, którzy tylko mobilizują, manipulują, i też takie osoby są. I wiesz, pytanie jest takie, czy oni mają zupełnie innych pacjentów? To są kompletnie różne osoby z innym doświadczeniem, z innymi aspiracjami, z innym podejściem. Często nie, bo to są po prostu ludzie, których bolą plecy, no nie? Idą do fizjoterapeuty. Połowa nie naszych wszystkich pacjentów statystycznie. Czyli nie wiedzą, co im stricte na przykład jest, tylko myślą, o, ktoś mi polecił fizjoterapeuty, a oni często nie wiedzą, czy będą ruszać się, czy będą leżeć, czy będą robić to i to. Chrupać w kręgosłupie. Tak, czy ktoś im wbije igły, nie wiedzą tego. Po prostu idą, bo ktoś im polecił, jest pełno spoko, kogoś bolały plecy, na mego już go nie bolał, fajnie. Zapomniał się dopytać, jak to wygląda, po prostu przyszedł. No i ma ten strój i tak wchodzi, nie wie, czy ten strój potrzebny, czy mu potrzebne są badania, czy nie potrzebne są badania. Więc teoretycznie to są ci sami pacjenci, więc to oznacza, że można zrobić cokolwiek i efekt jest. Nie wiem, usiąść, pogadać, strzelić kawę, poruszać się, udawać, że się poruszamy i sama twoje jestestwo w tym gabinecie, obecność spowoduje, że ten pacjent na przykład będzie czuł się lepiej. Może trochę tak, no nie? Generalnie dużo na to wskazuje, że też tak, bo wszystkie interwencje medyczne, wszystkie no, są obarczone też efektem placebo. Tak. Samo to, że pacjent przyjdzie, to jest zawsze lepiej. Tak, ale czy sam efekt placebo wystarczy, żeby ten pacjent większy razem poczuł się dobrze? No generalnie raczej nie. Prawdopodobnie nie, no nie? Tak, jakby tutaj też jakby trochę jakby prostując to, co mam na myśli, też nie chciałbym, żeby ktokolwiek sobie pomyślał, że właśnie może to wystarczy, że po prostu będę fajnym terapeutą, robię cokolwiek i będzie okej. Albo też, żeby nie sprowadzać efektów terapii manualnej tylko do efektu placebo. Tak? Chodzi po prostu o to. Ja też tak to często podkreślam na szkoleniach, że to, jak my też edukujemy pacjentów, to co im przekazujemy w trakcie, to czego ich uczymy o ich organizmie, też samo to, jak się komunikujemy z tą drugą osobą, no też ma wpływ na to, jaki jest ten efekt końcowy całego leczenia. Więc warto to brać pod uwagę, no bo to też może być według różnych badań w różnych sytuacjach nawet 80% całego efektu. W niektórych skrajnych przypadkach, nie? Tak. Możemy założyć, że nawet troszeczkę mniej, przeciętnie pewnie około 30%. Więc jeśli ktoś pomyśli, że on nie chce mieć nic wspólnego z efektem placebo, wystarczy być gburem i udawać, że się nie słucha i robić swoje, wtedy się pozbywamy tych 30% i zostaje nam czysty efekt terapeutyczny. Może niektórym terapeutom zależy na tym, bo wiesz, co takie opinie o tych tak zwanych tych burakach komunikacyjnych, tak. Może tak być. No ja generalnie staram się być raczej taki, znaczy staram się, no po prostu chyba jestem taki komunikacyjny i z ludźmi rozmawiam. Nie widzę sensu. Tak, wiesz, a na przykład ja też oczywiście staram się, natomiast jakby to było w głównej mierze 80%, więc plus 20% moich jakichś tam umiejętności, to bym miał 100% efekt terapeutycznego, a wiemy, że tak nie jest. No, to nie? Też chyba nie działa tak. No, szkoda trochę w sumie. A może i dobrze w sumie. No, tak czy inaczej okazuje się, że nie można robić czegokolwiek, jednak wypadałoby jednak coś wykorzystać z tej wiedzy, którą mam i którą jakby będę miał. Więc dlaczego te osoby mają efekty? Wszyscy, no nie? Mhm. No bo się okazuje, co oczywiście jest sprawdzone już wielokrotnie, kluczowe jest miejsce pracy, no nie? A nie konkretny bodziec, który my wykorzystamy. Dokładnie tak. Dlatego, że jeżeli będziemy nawet... Bo jeśli chodzi o formę pracy,
to ja tak to widzę, no nie, że są terapie, które wykorzystują tak zwane bodźce adekwatne, no nie, że o, mamy tutaj rzeczywiście zaburzenie tkanki łącznej, a w tkance łącznej to najwięcej mamy receptorów takich i takich, typu Golgi, to ja będę to powoli, wiesz, rozciągał w kierunkach restrykcyjnych, czyli tych powiedzmy najbardziej ograniczonych plus bolesnych dla pacjenta i tak dalej, ale wiemy o tym, że jeżeli będziemy stymulowali dość statycznie długo dany obszar, to i tak osiągniemy efekt terapeutyczny. Innym nawet bodźcem, no nie? Typu pin, igła, ruch w danym obszarze. Dokładnie tak. No, więc to jest jakby coś, co my chcemy przekazać, czyli ta terapia nie musi być aż tak perfekcyjnie dokładna, tylko ona powinna być nakierowana na rzeczywiście dysfunkcyjny obszar. Jak to chyba nie mówimy, ten obszar o podwyższonym sygnale, który drażni układ nerwowy i tak dalej. W konsekwencji mamy te wszystkie rzeczy, które powodują zaburzenia pracy narządu ruchu, a my już wiemy o tym, że ten narząd ruchu jest tylko takim Wykonawcą. Wykonawcą i powiedzmy takim obszarem, który my możemy realnie zbadać. Wiesz, co chodzi? No dobra. Czyli jest takim wytrychem. Takim wytrychem do dostania się do, wiesz, głębszych warstw naszego ciała. Czyli jeśli nasz mózg jest komputerem, to on jest klawiaturą. O! Kurde, sam sobie chyba dobre to było. Przybiję. Nice. Tak. O to Maciek chodzi mi właśnie. Urządzenia peryferyjne. Urządzenia peryferyjne. On jest urządzenie peryferyjne. Mocne to było. No wpiszmy właśnie, to do skryptu. Zaraz to wpiszemy. No, także wiecie, co można się w skrypcie spodziewać. Tak, dokładnie on jest klawiaturką. Podejrzewam, że są też inne opcje, no nie? Żeby się dostać do tych bebechów całych komputerowych, ale one są trudne. Żeby na przykład mieć wpływ cały czas, bo mógłbyś sprawdzać, wiesz, nawet choćby zmianę nie wiem, w jakości krwi, jakby, czy w ilości hormonów, czy w czymś innym. Można. Nie? Ale jest część to... osób tak robi, że faktycznie gdzieś tam bada. Tak, ale kwas wiesz, jest stosunkowo trudne to, żeby zrobić bodziec i zbadać kwas mlekowy. No cholernie trudne. Tak, ale wiesz, jakby ilość konkretnych hormonów, no nie? Tak, bo to się no ja myślę, że to się nawet mija z celem i jest drogie. Tak, więc dużo łatwiej zobaczyć po prostu, wiesz, zrobić bodziec, zobaczyć, co się pojawi na ekranie komputera, później wstukać konkretne rzeczy na klawiaturze i zobaczyć dalej, co się wydarzy, no nie? Więc tak też robimy ten układ narządu ruchu, wykorzystujemy do badania, tak? Do szukania, do oceny, do komunikowania się z naszym częścią pozostałego ciała, na którą nie mamy aż tak zero-jedynkowego wpływu. Bo tu jest prosta sytuacja, no nie? Jakby znajdujesz sobie obszar, który wiesz, jest dysfunkcyjny, szukasz sobie, bo jakby zasady terapii nerwomyślowej tudzież diagnostyki nerwomyślowej, diagnostyki nerwomyślowej, też powiedziałem teraz, tak. Neurodiagnostyki i terapii, czyli głównie neurodiagnostyki, polegają na tym, że my poszukujemy sobie zaburzeń układu narządu ruchu, bo to jest jakby proste, oczywiście w wywiadzie skupiamy się na innych rzeczach, o zaburzeniach wisceralnych, może nadmienności stresu emocjonalnego, tudzież innych rzeczy, które pacjent zgłasza, które jakby mogą być jakimiś odruchami, tak? A mogą to nie być zaburzenie z narządu ruchu stricte, bo na przykład może mieć jakiś odruch wymiotny, albo może mieć... Jakieś rodzaje, powiedzmy, nadwrażliwości, nie? Tak. Na światło, na rozciąganie. Dokładnie. Problem z skupieniem się nad czymś, z zapamiętywaniem, czyli on zgłasza różne rzeczy, ale my i tak później jakby, zasady są proste, jeżeli przyjdzie do nas ktoś z zaburzeniami w obszarze cylindra brzusznego, plus zgłosisz jakieś dolegliwości bólowe, bioder, staw krzywodrowy, kręg sądziwego, to my oczywiście na początku zbadamy sobie u niego po prostu jak on funkcjonuje, zrobimy sobie dobry wywiad, może zrobimy sobie analizę posturalną, może jakiś element protokołu i tak dalej, ocenimy sobie jego ogólny stan i sprawdzimy sobie, jak po prostu mają się te struktury mięśniowe w obszarze brzucha, no nie? Czyli jak cylinder brzuszny, jak prostownik, lędźwiowy i tak dalej, a później, co jest ważne, będziemy sobie lokalizować, co ja muszę zrobić, czyli gdzie mam podwyższony sygnał nerwomięśniowy, który w konsekwencji spowodował, że moje ciało wyłączyło dane obszary mięśniowe i muszę sobie ten sygnał znaleźć, plus mamy różne narzędzia do tego, żeby ten sygnał zablokować, albo jakoś zmniejszyć i tak dalej. I w konsekwencji będę widział od razu reakcję na danych mięśniach.
I później jak ten obszar mam, to sprawdzamy sobie, jaki bodziec mamy wykorzystać, żeby było OK. Tak jest. I znając te zasady, i to jest w ogóle, tu się pojawia najfajniejsza zabawa, dlatego że znając te zasady, czyli to, że ty potrzebujesz jakiegoś zaburzenia wykonawczego naszego ciała i potrzebujesz znalezienia podwyższonego sygnału, to się okazuje, że ty możesz zrobić znacznie więcej niż pracować z pacjentami bólowymi albo z zaburzeniami ruchowymi, no nie? Mhm. No tak, bo na przykład też to, co robimy na naszym kursie. Mhm. A teraz już nawet nie wiem, której nazwy używać, więc powiem, że na naszym. Na naszym kursie. Tak. Co robimy? No pracujemy chociażby gdzieś tam z układami sensorycznymi, nie? Pracujemy w obrębie na przykład oka, co raczej nie jest też specjalnie typowe dla, myślę, że większości, spokojnie większości różnych terapii manualnych. Mhm. A w ogóle praca w obrębie głowy nie jest jakaś tam szalenie modna. A już z samym okiem, no to zawsze wywołuje to taki dreszcz emocji, który się gdzieś tam pojawia w trakcie, że jak to będziemy pracować z okiem. I się okazuje, że jest to obszar też taki no, szalenie ważny. Że oko się rusza, a nie porusza struktury mięśniowe i tak dalej, więc to nie różni się pytanie, czym staw ramienno-opadkowy, no nie? Też jest to krągły, ma panewkę i tak dalej. Tak, tylko, no, że podobnie ułożone mięśnie. Się kręcić, no nie? A tutaj tak z tym kręceniem to już tak może być różnie. No, okiem się raczej trochę się kręci, ale bez przesady. Ale wiesz, to bardzo mocno rozszerza jakby myślenie, bo się może okazać, że może się przyjść i powiedzieć pacjent, że ma, nie wiem, nadwrażliwość na stopach, tak? Albo że w tym roku, ostatnio, nasza kursantka pisała zresztą, mówi, że słuchaj, czy ja mogę, czy z terapią nerwową mięśniową, to podejrzewam, że to jest kumata dziewczyna, więc podejrzewam, że to było takie pytanie retoryczne, tylko żeby utwierdzić się, czy ona rzeczywiście idzie dobrym torem. Pisze, słuchaj, mam męża i w tym roku, a tak mi się wydaje, że ta wiadomość brzmiała, że w tym roku jakby ma dużo większe reakcje alergiczne, no nie? Na różne pyłki, które teraz, wiesz, tutaj dają znać, że jest ich sporo w powietrzu. I czy ona z wykorzystaniem tej terapii może coś zrobić? Mówię, w sumie tak. Oprócz tego, że ogólnie podbije się jego stan trochę i będzie funkcjonował lepiej, dzięki czemu może jego układ odpornościowy zacznie sobie z tym radzić fajniej, to jeżeli on już działa całkiem nieźle, czyli zrobiłeś te rzeczy kluczowe i on funkcjonuje przyzwoicie, to można po prostu znowu wprowadzić bodziec, który drażni nam układ nerwowy w konsekwencji układu narządu ruchu, czyli ja biorę sobie ten alergen, który mam, wącham go, czyli mam nadzieję, że wszyscy usłyszeli teraz ten efekt tutaj, a sprawdzam, co się dzieje z moim ciałem. Mhm. Jeżeli on silnie wpływa, to będzie reakcja konkretna i szukam sobie, gdzie jest sygnał, który w konsekwencji powoduje właśnie zaburzenia tutaj, no nie wiem, można powiedzieć jakby... Jakby tych funkcji immunologicznych. O, właśnie, funkcji immunologicznych. I to znowu może być kwestia znowu pourazowa, to może być kwestia może jakaś wisceralna, ciężko to było zrobić, nie? Bo oczywiście dałoby się, ale to już czasami, zabawa czasami byłaby jest, niezła. Nie? Czasami jest, faktycznie, albo wisceralna, albo szwy czaszkowe tam często. Tak, może gdzieś się ma usna, no. Może wiesz, prawdopodobnie to, że na przykład on ma w tym roku znaczne nasilenie, znaczy, że coś, wiesz, coś się wydarzyło jeszcze, podbiło, nie? No. Mm-hmm. Że tam tutaj mu ta ogólna odporność spadła i to, wiesz, zmienia bardzo mocno możliwości pracy, które często wybiegają bardzo poza, znaczy nie wiem, czy wybiegają poza kompetencje, są czymś, o czymś terapeuci na przykład w ogóle nie myślą, no nie? Mm-hmm. Bo wiesz, mało jest takich sytuacji, że do terapeuty przychodzi, ktoś mówi, wie pan co, w ogóle sytuacja jest taka, że ostatnio znowu musiałem zmienić szkła korekcyjne w okularach, bo chyba coś mi się dzieje z wzrokiem i może byśmy coś w tym momencie popracowali. No tak. To jest możliwe w sytuacji, kiedy ty już, tak jak mówię o tym nie bez powodu, bo ostatnio miałem taką fajną sytuację, gdzie co prawda sama wada oka się nie poprawiła, ale okulary, które wcześniej były na minus 3, okazało się, że są zbyt silne, bo ona spada do minus 2, czy tam z 3,5 na 2,5, czy tą jedną dioptrię, wiesz, nam się zmieniły tutaj
zmieniły te szkła, co oczywiście jest jakby plusem w kierunku do tego, żeby tą wadę jeszcze zmniejszyć, tak w konsekwencji. I ktoś teraz może myśleć, Boże, jak to jest możliwe, tak, co oni robią, czy oni jakoś, wiesz, tutaj światło stymulują, laser mają w gabinecie, cokolwiek innego. Potem się okazuje, no? Potem się okazuje, że w ogóle te oczy, to one były tak trochę rykoszetem dostały. No bo wiesz, tak, to krasnodawna sytuacja, wiesz, młoda dziewczynka, dziecko w sumie kilkuletnie, które po prostu na początku ogólne wyhamowanie, globalna hipotonia, co by się pokrywało z tym, że mieliśmy też obniżone napięcie mięśniowe za dziecka, jeszcze młodszego, z którym było już coś robione i tam udało się częściowo to wyprowadzić, ale prawdopodobnie, jak widać, nie do końca, w związku z jakimiś podrażnieniami na szwach czaszki, co chyba jest u dzieci dość standardowym. Nie jestem specem od dzieci, aczkolwiek ostatnio też śmieszna sprawa, bo napisała do mnie jakaś mama córki gdzieś tam zad morza, że ktoś jej powiedział, że po prostu mam rewelacyjne efekty pracy z dziećmi. Ja mówię, nie wiem, czy to idzie w dobrą stronę. Czy rzeczywiście tak to powinno być? Po prostu zdarza mi się czasami popracować z dzieciakami moich pacjentów. No i to okazuje się, że jest fajny efekt, tak samo jak u nich, no nie? A nawet się tak zastanawiam, czy na dzieci się słowo przerzucić jest złe może, no nie? Natomiast tak, ten układ ich jest, wiesz, bardzo jest podatny, bardzo fajny, taki bardzo, bardzo szybko bodźce, reagujący. Nie? Bo jeszcze nie są tak zagruzowani jak ich rodzice, no nie? Tak, i w ogóle chyba taki rozwijający się układ nerwowy jest jeszcze o tyle plastyczny, że jeśli wyłapiemy sobie jakieś takie, powiedzmy, jakieś przeszkadzajki w tym układzie nerwowym, to czasami bardzo krótka stymulacja daje nam taki olbrzymi efekt, bardzo fajnie gdzieś tam wyczuwalny. Czy to wyczuwalny w sposób, jak testujemy sobie przez te ruchy, które wykorzystujemy, przez testy mięśniowe, ale też nawet palpacyjnie, czy po zachowaniu takiego dziecka od razu widać różnicę, nie? Często dzieci też jakby same podpowiadają niektóre rzeczy. To na maksa, to jest w ogóle, wiesz, jakby tak, też nie wstydzą się, nie krępują ruchów, robią co czują, więc dzięki temu ta gimnastyka jest taka jeszcze, wchodzi w ogóle na inny poziom, no nie? Jakby obserwacji. Dokładnie. Czasami jest tak, że po prostu po jakiejś mimice twarzy, czy po jakiejś gestykulacji dziecka można się od razu domyślić, że skoro cały czas gdzieś tam się drapie w jedno miejsce, gdzieś tam wodzi wzrokiem w którąś stronę, no to możemy podejrzewać, że to jest jakoś zaangażowane. A przynajmniej można byłoby to sprawdzić, kiedy osoby dorosłe, no to się jednak tak starają troszeczkę dopasować do tego, co się dzieje w gabinecie. Ktoś tak nawet trochę się kontroluje i się tam nie będzie co chwilę gdzieś drapał, nawet jeśli tego po prostu swędzi i tak dalej, no bo będzie mu trochę głupio. Nie? Więc tutaj z dziećmi jest trochę inna sytuacja. No i to jest właśnie bardzo fajne, gdyż u dorosłego ciężko mieć, wiesz, opracować jeden obszar w krótkim czasie i mieć efekt od razu poprawy na przykład postawy, poprawy akomodacji oka i jednocześnie poprawy motoryki języka. No nie, to jest, raczej musiałbyś powoli jedną rzecz po drugiej naprawiać, no nie? No więc rzeczywiście trochę można powiedzieć, że jakby mamy wpływ na jakby... może słowo kształcenie to może jest takie zbyt mocne, ale mamy wpływ na to, że jest na rynku coraz więcej specjalistów, którzy zabierają się za fajne tematy, które do końca nie są fizjoterapeutyczne, można powiedzieć, no nie? Tak, czy one są takie niespecyficzne, ale bym powiedział, że to jest taki zupełnie niezagospodarowany obszar. Tak. Bo często przecież trafiają do nas pacjenci z problemami, gdzie jakby wszyscy trochę rozkładają ręce, ale to nawet nie dlatego, że te problemy są jakieś bardzo ciężkie do rozwiązania, żeby to też tak nie zabrzmiało, że my tutaj jesteśmy jakimiś cudotwórcami, nie? Po prostu i wiesz. Absolutnie nie. To są często jakby problemy, które no są jakby bezpieczne dla tych pacjentów, bo oni no często są bardzo dobrze przebadani. Tak? Mają jakieś niespecyficzne problemy, o których jakby nikt nie słyszał. Mają dobrze zrobione po prostu wszystkie badania, jakieś badania krwi, rezonansy i tak dalej, i tam po prostu nic w nich nie wyszło. No i my jakby badając ich od strony bardziej funkcji, znajdujemy czasami różne takie fajne kwiatki i udaje się takim pacjentom pomóc, więc myślę, że znowu taki wdzięczny temat, gdzie można komuś w takich upierdliwych trochę dolegliwościach po prostu pomóc, nie? Tak. Twoja żona mi sobie przypomniała o case'ie, który już kilkukrotnie w gabinecie albo gdzieś tam u znajomych
Robiłem po prostu jako tak for fun, bo też mi się nie zdarza często, przychodzi do mnie pacjent i panie Patryku, po prostu ja mam bardzo często odruch wymiotny z jakichś głupich rzeczy, bo nie wiem, szczoteczkę trochę wsadzę za głęboko do buzi i prawie wymiotuję, tak? Albo że u stomatologa, no to jest katastrofa. Dramat, to jest katastrofa, no nie? A on mówię, spoko, to spróbujmy coś z tym zrobić, no nie? I ktoś tak. Jak to? Wiesz, jakby, ale co będzie mam masowo. Ale zaraz, szyję, nie bolą mnie plecy, nie? Będzie palił masowo szyję, to będzie robił jakby, nie wiem, w środku, będzie miał masowo język i mówię, no nie, no po prostu sytuacja prosta. Wiesz, tak przed teraz, jak jeszcze tam bawimy się troszeczkę tam kinezjologicznie, no to sytuacja prosta. Wiesz, no dawaj szczotkę, no nie? Bierzesz szczotkę do buzi, odruch wymiotny, pak wrzucasz sobie w obwód i sprawdzasz. Lecisz z tematem. Nie? Sprawdzasz po kolei jakby co i tak dalej, czy zaburzenia jakiejś struktury, czy to jest szyja, czy gdzie ten podwyższony sygnał i czasami pracujesz z szyją, czasami nie z szyją i się okazuje, że wiesz, opracowałeś sobie dany obszar, pacjent sprawdza odruch wymiotny i nie ma, no nie? I wiesz, i to jest coś, gdzie jakbyś poszedł do często. Podejrzewam, że są fizjoterapeuci, którzy pracują w ten sposób. I ja na przykład, wiesz, czytam osteopaci, no nie? Że daliby radę, no nie? Myślę, że spokojnie tak. Z tym tematem. Ale powiedzmy, że dla bardzo wielu osób pracujących terapią manualną, wiesz, masażem, ruchowo, no to będą, panie, to w ogóle jakby... Do neurologa. Nie moje działka, to do neurologa, może do laryngologa, tak? Może do logopedy. Nie, no ciężko powiedzieć, no nie? Albo by szukali, może to też by nie było złe, na przykład jakichś innych rzeczy, no nie? Może jakichś zaburzeń wisceralnych, może jakiś, wiesz, pooperacyjny, no nie wiem, coś by może pokombinowali, ale myślę, że nie skłamię, gdy powiem, że naprawdę dużo, większość terapeutów by pewnie stwierdziło, że to nie jest temat dla nich. Nie, że on jest trudny, czy on jest, wiesz, no tak. Nie musi być rozwiązania. Po prostu nie dla nich, no nie? Po prostu, no co no ja tak. Mam zrobić? Nie wiem, co ja mam zrobić, no nie? Tak, i tutaj teoretycznie znając zasady gry z naszego szkolenia, tak, bo nazwa jest taka przejściowa znowu, tak? Kiedyś ten NEM, dzisiaj w neurodiagnostyce, no jest tak, że znając te zasady, spokojnie możemy coś z tym zrobić. Więc jest to o tyle ciekawe. Fajne myślę, że może też być to, że jak ja sobie gadam czasami z ludźmi, którzy już pracują w ten sposób, są po naszych szkoleniach, być może są po innych szkoleniach, może po naszych i po innych i czasami po prostu wiesz, jest takie, że mówisz, wow, słuchajcie, w ogóle miałem pacjenta, no kurde, pierwszy raz słyszał historię, no nie? Jakby on mi mówi tutaj, wiesz, wywiad, a tak sobie myślę, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, co będziemy robić, no nie? Po prostu nigdy nie miałem takiego pacjenta, po czym znając zasady, robisz i masz zrobione. Mówisz, ale fajno, nie? Jeszcze pacjent może pytać się, czy miał pan jakiś, słyszał taką historię? Moi pacjenci czasami mówią jakąś taką historię. Ja tak siedzę i mówię, wow, konkretnie. Nie? Pierwszy raz w ogóle. Pierwszy raz słyszę. Pierwszy raz jego słyszę, nie? I pytał się, czy miał taki pacjent, mówię, nigdy w życiu. Mało tego, porównania ja chyba nie będę miał już. Coś czuję, że może nie słyszałem, żeby ktokolwiek miał. To może być pani pierwsza, nie? Tak. Ale to nie znaczy, że nic się z tym nie da zrobić. Mówię, tego nie wiadomo, no nie? Bo po prostu się może okazać, że. Te objawy są tak niestandardowe, a leczenie może będzie jakby, czy tam terapia będzie prosta, no nie? Krzysztof, możesz tam tutaj ten? Dzień dobry. No i tutaj przerywnik, bo w neuroplikach można tak po prostu przerwać można. I można tak powiedzieć, bo mieliśmy tutaj, przyszły nam modelki. Słowo modelki, zaraz wiesz, ludzie wyobrażą sobie, że wow, w ogóle modelki do nich przychodzą. Korzystamy z usług agencji. Modele, które po prostu świadczą usługi bycia genialnymi pacjentkami. Nie, po prostu przy osoby neuroklubowiczki, tak. Które będą za chwilę pacjentkami na webinarze dla neuroklubu. Tak, dotyczącego właśnie diagnostyki i kombinowania z takimi rzeczami. No i tam tyle wam chcieliśmy wam powiedzieć w sumie, że zmienia się tutaj. Najbliższy podcast Neurofiki będzie o jeszcze większych zmianach. Będzie taki tych wszystkich, o których zaczęliśmy coś mówić, ale celowo nie powiedzieliśmy. Taki, ale ja nie wiem, czy, bo to będzie jeszcze, on będzie dzień przed tymi zmianami. Ja nie wiem, czy będziemy mogli jeszcze mówić, no chyba, że nagramy go, on będzie dzień po. Tak zrobimy. A on będzie dzień po. Czyli on nie będzie w środę, będzie w czwartek. Dokładnie tak. Wow, będziemy mogli wszystkim powiedzieć. Wszystkim. Ale czad. Fajnie, bo już mnie na przykład gardło mi boli, bo to znaczy, że ja trzymam tajemnicę. To jest, bo wiesz, zaburzenia gardła, smazacja gardła, to znaczy, że ja chcę coś powiedzieć, ale nie mogę. Jakiś rodowy problem. Jakieś czakry. Zaburzenie czakry gardła, no nie? Albo słowotok, to też jest z drugą stroną, bo to w jedną albo drugą.
No. Albo struny głosowe. Co? Albo struny głosowe. Tak, tak, ale struny głosowe, no, ale przeźmiłem się. Ale to już nie brzmi tak fajnie. Bolimy gardło, no. Ale wiesz, na przykład, o, z takich fajnych rzeczy, jak już tutaj mówiliśmy chwilę o pacjentach, mam jedną pacjentkę, młodą dziewczynę. Jest na tyle młoda, żeby się łapała na SM i tak próbuję to podpiąć, ale tak się za bardzo okazuje, że się nie udaje. Klasyczna sytuacja, no nie? Znasz. Tak. Dziwne objawy i młoda, młodość, ale się okazuje, że jednak te osłonki milinowe to jeszcze wiesz, w dobrym stanie są i kurwa, nie to nie SM. Może. Jezus Maria, nie SM, a to co może, Parkinson, za młoda. Demencja. Demencja, nie jest młoda. Wiesz co, ostatnio na jednej z grup, grupie, takiej nawet fajnej grupie facebookowej, fizjoterapeutycznej, nie chcę tutaj spoilerować nazw żadnych. Ale powiedzmy, że fajna po prostu. Fajna, nie ta, co nienawidzimy i nienawidzimy, z której odeszliśmy, ja odeszłem, to nie ta. Nie ta po prostu hejtowana przeze mnie bardzo i na której hejtowany jestem ja. Nie mówimy o tej, mówimy o innej fajnej grupie, ale nie naszej. To jest zaznaczenie, nie naszej. Nie naszej fajnej. Nie naszej fajnej, no takiej pozytywnej dość. Dobra. No. I tam po prostu była sytuacja, opis pacjenta. Wiesz, po prostu słabość wiesz, jakby w nogach, jego problem z skupieniem się. No takie różne neurologiczne rzeczy, po prostu wiesz, jakby zadzbanienie level hard, które bardzo szybko postępuje, żadnych chorób neurologicznych. Wszystko wykluczono, nie? Które wspomnieliśmy, które nie. No i pytanie, co to może być? Ja tak czytam ten opis i mówię, no kurde, no, ja widzę moich pacjentów tutaj, no nie, jakby to są oni, no nie? W sensie bardzo mocno dojechani życiowo ludzie życiem, no nie? Wiesz, kombo, jakby triada zdrowia razy trzy, no nie? Do tego, do sześcianu. Struktura, urazy, upadki, wypadki, kombinacje, chemia, wiadomo, leki, źle dobrane, suplementacja jakaś lewa, dziwna. Jedzenie po prostu, wszystko kładziona lacha na sposób żywienia, nic tam nie ma, emocje po prostu, katastrofa życiowa, no nie? Można obdzielić kilka osób wspomnieniami. Tak, bardzo, no nie? Tak, to nie słyszeliśmy o takich sytuacjach, jakie oni po prostu przeżyli, no nie? Jak w sensie Krzysiek mówił o... Myślisz, kurde, jak z dobrego thrillera. Krzysiek mówił, o Jezus, tak, to ja był jeden dzień swoim pacjentowi terapii. Ty, słuchaj, ty mówisz, i on mi, wiesz, i lecimy z emocjami, tutaj... Klasyczne tematy, linii życia i tak dalej, wiesz, standard, no nie? I ja go tak słucham i mówię, no po prostu film. Mówię, film bez kitu, no nie? Straszne rzeczy. Ja mówię, śmierć taka, taka, inna, wypadki, wiesz. Ja mówię, niespecjalnie stary człowiek, no nie? I mówię, jak on funkcjonuje, no nie? Po prostu to musiało być kombo. Więc właśnie taka osoba. No i tam znowu na siłę szukanie, wiesz, neuroboleriozę, taka boleriozę, inna boleriozę, babesioza, nie, to dla psów, to nie to. No i ale wiesz, jak żadne inne nie działają, to kto wie? No wiesz, pytanie, czy musimy tego pacjenta diagnozować, wiesz, o co chodzi, no nie? No przykład, tak, bo ja wiem o tym, bo na przykład słowo diagnostyka, o której ty myślisz i którym ja myślę, to nie jest przypisanie super problemu klinicznego, który ten pacjent ma i on spełni po prostu, będzie, wiesz, jakby... słabość mięśni, czek, bóle głowy, czek, no nie, tutaj czek, o, idealnie, neuroboleriosa, fajnie, leczenie, No czekaj, wybierzmy ci jakieś antybiotyki na początek. A później zobaczymy, no nie? Tak. Tak. I nie chodzi do końca o to, tylko chodzi po prostu, żeby sprawdzić, jak on funkcjonuje, co nie działa i co możemy zrobić, żeby powolutku go odgruzować z tego wszystkiego. Powolutku, no nie? I to jest, wiesz, bo może tak jest, nie wiem, czy po prostu może to kursanci nie mówią. Może jakiś, wiesz, jakiś taki zostaje niedopowiedzenie delikatne. Może oni się tego spodziewają. Że wiesz, że to neurodiagnostyka, że tam, wiesz, pacjent powie to i mówimy to. I wiesz, a to się okazuje, że nie. I to jest w ogóle, to będzie taki kolejna nasza misja, no nie? Żeby niby diagnostyka najważniejsza, a drugie... Ale nie rozpoznanie. Diagnostyka jest ważna, rozpoznanie znaczy, no wiesz, jest wszystko jedno. No bo znowu, tutaj jakbyśmy wrócili do tego, jakby czym my jako fizjoterapeuci się trochę możemy zajmować i tak naprawdę na czym nam zależy, nie?
No my nie stawiamy diagnozy klinicznej, w sensie rozpoznania takiego, że no słuchaj, definitywnie SM albo definitywnie no udar, nie? Wyglądasz jakbyś miał udar. Znaczy wiesz, tak? To zanim powiesz znaczy fajnie jest umieć rozpoznać, tak? Ale zanim powiesz pacjentowi, to fajnie było zadzwonić już na karetkę, tak, dokładnie, że udar tak. Jest takim no. Rzeczą, którą warto zgłosić służbom medycznym. Jak już. Najszybciej, tak. Ale umówmy się, no niespecjalnie często się to zdarza, żeby nam pacjent dostał udaru w gabinecie, nie? To oczywiście czy, jest zabawne. Czy wiesz, jak czuję klimat, siedzę za biurkiem i stoi pacjent, tak patrzę i go mówię, wiem co, no? Ewidentnie udar. On mało tego, on postępuje teraz. Tak, świeży udar. Kącik ust jest coraz niżej. No, tak. Tak nie zajmuje się, to chyba nawet nie powinniśmy specjalnie. Nie, no właśnie w ogóle nie powinniśmy. Nie stawiamy rozpoznań klinicznych, bo nie jesteśmy do tego uprawnieni. Poza tym, no znowu, no powiedzenie pacjentowi, słuchaj, twoją jednostką chorobową, taką kliniczną, twoim rozpoznaniem jest zespół bolesnego barku. No i co, przybijacie sobie piątki i się rozchodzicie, czy co dalej, nie? O, wiesz co, z moją mamą rozmawiam, no i ona mówi, że no, tam znajoma poszła do... Mam nadzieję, że nie mówię tego mając strzępki informacji, ale okay. Tutaj chyba było tak, no dobra, było to tak. Poszła i mówi, że no po prostu ma... Ja wiedziałem, że na przykład moja mama to znaczy, że wiedziałem, że jest jakby rwa kulszowa, która dotyczy kręgosłupu lędźwiowego noga i tak dalej. Ja wiem, że jest rwa barkowa, no nie? No i mówi, no słuchaj, no i podobno jakby lekarz tam powiedział, że to właśnie gdzieś tam praca, masaż głęboki chyba słowo padło nawet. To niby fajne, nie? Ale mówię, tak sobie myślę, mówię, fajnie, może tak być, może tak nie być, no nie? Bo nikt nie powiedział, że ten problem jest z barku, że to wiesz, jakby może być kompensacja i tak dalej. I mówię, niepotrzebnie lekarz mówił o tej rwie barkowej, mając po prostu strzępki informacji typu badania obrazowe. Mówi, nie, tam nie było żadnego badania obrazowego. To może chociaż jakieś objawy były takie pasujące mu. I don't know. Nie bym bolał bark. Po prostu bolał ramię. No dobra, to jest trochę... I wiesz, i potem takie typy typu, że to właśnie boli jak się jeździ rowerem, a na przykład na kijach nogi nie boli, no nie? Tak mówię. To chyba nie brzmi jak to rowa nie barkowa. Brzmi jak rowa barkowa specjalnie. Wiesz, jak rowa barkowa, no nie? Po prostu wyobrażasz sobie, że masz rowę barkową i ładujesz Nordic Walking? Nie bardzo. Też tego nie widzę, tego czyta. Myślę, że to byłoby naprawdę mocne. Nie? To jest taki hardcore. Ból hardcore, wący, mocny i tak dalej. No, więc ja też tak do niektórych pacjentów mówię tak hola. Bo mówię, ale pani, co mi jest? Wiele po to pani. Jakby... Tak. Wiemy, że jest źle, tak? O co cię wzbogaci ta wiedza, nie? Niektórzy wiem, że jakby cieszą się, że okej, mam to, czek odznaczone, rozpoznanie załatwione, teraz mogę coś z tym zrobić. No tak. To tak jakby jakiś taki ciężar schodzi, no nie? Mhm. Ciężar nieodnalezienia przyczyny problemu. No tak. Nikt nie wie, że rozpoznanie przyczyny, nas, wiesz, jakby idą w parze ze sobą. Mi się trochę nasza praca kojarzy z tym, jest taki mem teraz krąży po internecie z Fertkiem Kiepskim, nie? Kojarzysz to? Nie wiem. Że jedna strona tam ci, wiesz, tutaj w tym przypadku mogło to być, że finalnie twój pacjent się dowiaduje, jaką ma jednostkę chorobową, taką, ci na przykład mówi, mam zespół bolesnego barku. No i tam, wiesz, po drugiej stronie jest Ferdek, mówi, dziękuję panu za tę garść bezcennych informacji, ale mam to w dupie. Tak. No bo w sumie to jest informacja, która ci nic nie daje. Nic ci nie daje, no, ale tak. Na pacjencie by tak, ach, to mam to. To nieśmiertelne specjalnie, z tego da się wyjść, no nie? A tak na przykład takie słowo moje typu po co to panu, czy tam pani, powolutku będziemy robić, żeby było lepiej i docelowo będzie okej. Okay. Ale mówię, ale no co tak. Ja miałam? Ja zawsze mówię... A czy to teraz już jest ważne jeszcze, nie? Tak, co ja miałam? Mówię, na pewno nie jedną rzecz, no nie? Jakby to jest dużo rzeczy, które na siebie się nałożyły i tak dalej. I część osób to wiesz, jakby przełyka okay, i no, bierze na tak, kasę, a część nie. Znowu jakby wytłumacząc nasz tok rozumowania, mogą być problemy stricte kliniczne. Mhm. Że tak. Ktoś na przykład, no nie wiem, ma zerwanego ACL-a, to się da po prostu sprawdzić i temu pacjentowi powiedzieć, słuchaj, no zerwany ACL, tak? Zrobiliśmy teściki, wiemy, że to jest to, no można to potwierdzić w badaniach obrazowych, ale no to jest definitywnie taki problem, ale jeśli ból jest o charakterze niespecyficznym, no i po tym jak już zdążyliśmy odbyć kilka terapii, pracowaliśmy na różnych warstwach tych problemów, no to nie da się tego jednym słowem opisać później, co ci było. Jednym słowem czy jednym zdaniem,
podpiąć tego pod jakąś jednostkę chorobową. Można szerzej po prostu próbować opisać, że był taki problem, taki problem, taki problem. I one w sumie razem spowodowały, że, no, że się czułeś, czy czułaś tak jak się czułaś i tyle, nie? I że tam ci jakaś funkcja wypadła. Ale też no, pytanie, jak bardzo to jest, no może dla kogoś satysfakcji to jest potrzebne, żeby to później określić. Panie Maśku, nie kupuję tego. Ja to nie nic sprzedawałem. Dokładnie tak. No trudno. To trudno. Nie kupuję tego. Dobra, i tym pozytywnym akcentem. Nie kupuj tego. Nie. Znaczy, ja też po prostu... O, wiesz co, możemy... Tam jest swój telefon? Mm-hmm. To jest swój telefon, tak? Czekaj, mm-hmm. Wracam. Zagadaj ludzi. No, ja strasznie nie lubię takich sytuacji, jak ktoś mi mówi, a teraz masz, teraz coś powiedz. Tak. Nie, no, weź tutaj. Pamiętasz, jak ci wysłałem tutaj o ten artykuł, co był taki, myślałem, że pojazdem, a później... Bo chciałem pozdrowić po prostu twórczynię. Go, pamiętasz? Co ty też mówisz, że o, myślałem, że to będzie taki pojazd, to był taki pozytywny artykuł. Że latają namioty, układ nerwowy, dają styka. Ja to wysłałem na Messengerze, na jakiejś grupce naszej, wydaje mi się, że hultaj nie sponie. Hultaj nie sponie, jest ta grupka, gdzie jestem ja, Maciek i Grzegorz. Już sprawdzam. No oczywiście, że jest. Tak. Fizjoterapia premium. Karolina Bryk. Karolina Bryk, ja kojarzę Karolinę tutaj. Mhm. I tutaj... W ogóle może tak, jakbyś przeczytał w ogóle pierwszy akapit, byłby nawet spoko. Okej. Okay. Dobra, wczuwam się w lektora, uwaga. Ponad rok temu, przeglądając kanał pewnego projektu, natrafiłam na intrygujące nagranie. Jest, czekaj, słowo pewnego projektu. Pewnego projektu, to już bardzo dużo sugeruje, nie? Tylko jeden projekt. Tylko jeden. W którym znany fizjoterapeuta prezentuje nietypowe techniki diagnostyczne. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie jeden dziwny element jego podejścia diagnostycznego. Otóż po sprawdzeniu toniczności wybranych mięśni, terapeuta prosi pacjenta o przepłukanie ust wodą i powtórne sprawdza ich wydolność. O dziwo, mięśnie niewydolne, w tym wypadku mięśnie brzucha, nagle nabrały mocy. To byłeś, wydaje mi się, że to mogłeś być ty. Mogłem bo nie wydaje mi się, żebym na projekt Masaż nagrywał film o chemoreceptorach i zrobił coś takiego. Tak, oczywiście, w kabinecie robiłem to wielokrotnie, nie wydaje mi się, żebym taki film nagrywał. Chyba, że tutaj Karolina pomyliła i to było na moim kanale YouTube'owym, to jest taka możliwość, że kiedyś coś takiego zrobiłem. Ja to szczerze mówiąc po prostu nie pamiętam. Ja też tak, wydaje mi się, że dobra. Nie wiem, kto to z nas zrobił. Pewnie nieważne, ale generalnie chodzi o coś tu. Tak. Albo stymulacja prawego dołu pachowego pacjenta poprawiła pracę w mięśni w obrębie prawego stawu kolanowego. Pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, ściema, to niemożliwe, ale jak? Tak, i jakby podsumowując to, ja też oczywiście mówię ściema i znowu ją wyczytając mówię, no kolejny dzień, będę czytał niefajne rzeczy o sobie. Ale okazało się, że Karolina wylądowała u nas na kursie. Mhm. I tutaj dalej oczywiście artykuł jest taki, możemy go podrzucić w ogóle w linku tego odcinka, zobaczycie sobie. Zróbmy tak. Jak to wygląda, bo jest to taka, ja ten artykuł w ogóle znalazłem, nie wiem kiedy mu napisane w ogóle, ale znalazłem go niedawno. Jest dobry, clickbaitik taki. Jest clickbaitik niezły. Ja no i wciągnąłem. Chodzi o to, że Karolina jakby przyszła i jakby chciała się dowiedzieć, czy to działa i okazało się, że o dziwo jej tutaj oczekiwaniom działa to i jednak to nie jest ściema i tak jest. I ja mam w ogóle taki plan, że na przykład ktoś by przyszedł na kurs terapii nerwowej i powiedział, że ja w czym to nie działa. I ja mówię, ja ci w ogóle nawet nie będę tego udowadniał, no nie? W ogóle nad mi się nie chce tego tłumaczyć. Też się zastanawiam, jaki to musi być pomysł, żebyś się aż zapisał na kurs, za który no oczywiście zapłacisz i przeznaczysz czas, żeby udowodnić sobie, że to nie działa. Niektórzy pacjenci do mnie mówią, ja panie drugi, ja chcę nie wiem, że to działa. Ja nawet nie będę panu tutaj tłumaczył, tak? Bo tak. Efekt terapeutyczny będą za nami szły dalej, no nie? Więc to nie jest tak, że... A pamiętam, że mi się bardzo kiedyś taka ciekawa dyskusja wywiązała właśnie z pacjentką na ten temat. Tylko wtedy ja pracowałem akurat terapią czaszkowo-krzyżową i moją pacjentką była pani psycholog. I ona mi tak siedzi, leży sobie, i tak widzę, że coś kmini i nagle mówi, a wie pan, że ja w to nie wierzę? Ja mówię, a wie pani, że w ogóle mnie to nie interesuje? Tak dopiero po chwili się kapnąłem, że to może zabrzmiało trochę niegrzecznie, ale w niej to obudziło takie, o, ale dlaczego? Ja mówię, bo to generalnie i tak działa. Tak, jak będzie pani miała takie raczej pozytywne nastawienie do procesu terapii, to jaka by ona nie była, to będzie po prostu lepsza, ale to, co...
ja robię, nie jest obojętne dla pani organizmu, także generalnie może pani nie o tym myśleć, co pani chce. Ja wiem, że straci 30% efektu placebo, zostaje ci pozostałe 70%, które być może oparte są o dobre efekty terapeutyczne. Umiejętne wykonywanie twoich technik terapeutycznych z naciskiem na fizjologię, na anatomię ludzkiego ciała. Dokładnie tak. Tak, bo tu nie chodzi, ja inny tekst, bo słowo stwierdziłem, że też kiedyś to powiedziałem, ale stwierdziłem, że to jest trochę nieładnie, typu mnie to w ogóle nie interesuje, co pani tutaj myśli. Mm-hmm. Tylko ja teraz mówię, trwałem, to nie jest kwestia wiary, tak? Jakby... Tu chodzi o to, że to po prostu tak działa i my za bardzo nie mamy tutaj nic do powiedzenia, więc tak samo na kursie możesz pokazać narzędzie, powiedzieć, słuchajcie, macie, bawcie się nimi i jak ktoś na przykład pójdzie do gabinetu i powie, że mi to w ogóle nie działa, no to ja przynajmniej wiem, dlaczego mu to nie działa na pewno, bo jakby wiesz, to nie trzeba mieć jakiejś super umiejętności, uzdolnie, żeby to zadziałało, po prostu tak jest. Mhm. I nie byłoby tych wszystkich dyskusji dziwnych, że to działa albo nie działa, gdyby ludzie, którzy to widzą, stwierdzili, dobra, jestem jak czysta kartka papieru. Idę do gabinetu i spróbuję to zrobić. I by się okazało, fuck. A ale po prostu mi teraz jest głupio, no nie? No po prostu, no tak jest, no to, tak, to działa. No i co teraz mam zrobić, no nie? Napiszę chyba chłopakom, że sorry, ale po prostu macie. To wymaga dużo racji, refleksji i zwalczenia jednak jakiejś tam części i swojego ego. Tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejsze neurofiliki i zapraszamy was za 2 tygodnie i 1 dzień, gdzie będziemy specjalny. Po prostu ja już pozbędę się swoich napięć na mojej czakrze gardła i na w związku z nerwie krtaniowym wstecznym. Tak, w związku z trzymaną tajemnicą rodową. Więc do zobaczenia i trzymaj się cieplutko i widzimy się na kursach w przyszłości neurodiagnostyki i terapii, czyli NIT. Albo NDIT. Tak, które nie wiem, czy o tym myślę, dlatego że brzmi jak podobna jedna metoda nakrywana na pracę z dziećmi, znowu niestety będą problemy z tego. Niestety też jest neurologiczna. Tak. NIT brzmi lepiej. NIT. Tak. Jak nic. Tak. Wartek uwagi. I tym razem kończymy. Cześć, serio. Maciek, Patryk. Ciao. Maciek.